Reportaż stacji telewizyjnej TVN o tym, że Jan Paweł II miał wiedzieć o pedofilii w kościele, wywołał narodową dyskusję. Zabrali w niej udział politycy, a polski Sejm przyjął przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia papieża. Sejm podjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. W niedzielę w kościołach naszego regionu przed mszami, jak i po nich, odczytano oświadczenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z publikacjami dotyczącymi metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły. W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny. Bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez służby bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Głos w dyskusji zabrał arcybiskup Grzegorz Ryś. Pochodzący z Wałażówki duchowny w miniony poniedziałek spotkał się z uczniami katolickiego liceum ogólnokształcącego w Łodzi. Nikt na świecie nie rozumie tego, co Polacy robią dzisiaj z Janem Pawłem II. Nikt na świecie nie rozumie. Patrzą na nas jak na kompletnych wariatów. I myślę, że nasze polskie memy o Janie Pawle II to jest pikuś w stosunku do tego, jakie memy mogą pisać ludzie na całym świecie o nas w relacji do papieża. Debata publiczna, która się toczy, jest obracaniem ciągle tych samych faktów, które są bardziej faktami medialnymi niż rzeczywistymi. Z kolei małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w specjalnym komunikacie apeluje do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także do nauczycieli, rodziców i uczniów o eksponowanie portretów Jana Pawła II.